dobry Państwu. Siedzę sobie, proszę Państwa, w górach. Za mną widać w tym w oknie, że się odbijają góry, co tam są. No, właśnie siedzę sobie w górach i tak myślę, o czym ostatnio politycy rozmawiają. Głównie rozmawiają o aborcji. Więc ja pomyślałem sobie, że ja sprawdzę, co to jest ta aborcja. Otworzyłem komputer i wpisałem abor. I już wtedy wyskoczyło mi prywatne liceum ogólnokształcące we Wrocławiu. Okazuje się, jest takie liceum prywatne, ogólnokształcące we Wrocławiu jest takie liceum. Przypomniałem sobie wtedy żart Henka Sawki, który wyglądał mniej więcej tak, że siedzi mężczyzna zadumany i mówi tak, no, do siebie mówi, mówi tak, no, wykształcenie wyższe już mam, przydałaby się matura. No i jest prywatne liceum we Wrocławiu, także może się ten pan, jeżeli dalej jest zainteresowany, do tego liceum zgłosić. Proszę Państwa, no więc, bo słowo abor, na przykład jest słowo abordaż, prawda, które też się łączy z słowem abor. Abordaż to jest atak na statek. Jeżeli się jest statkiem pirackim, to jak się zaatakuje drugi statek, to jest abordaż. Oprócz tego jest jeszcze jedno wyjaśnienie słowa abor. Ja tu przeczytam, bo nie jestem w stanie się tego nauczyć. Abor, tonące jerki na szczupaka. Jakby mi ktoś z Państwa wytłumaczył, co to są tonące jerki, to, bo szczupak mniej więcej wiem, co to jest, to bym wiedział, co to jest ten abor. No więc przeszedłem dalej i przeczytałem, że aborcja to jest wywoływanie sztucznego poronienia. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że na końcu tego łańcucha pokarmowego, że się tak wyrażę, istnieje jeszcze pan prezydent, który musi tę ustawę wydzierganą w Sejmie jakoś podpisać, prawda? A sądząc z jego dotychczasowych działań, to on tej ustawy raczej nie podpisze. Ale nagle sobie uzmysłowiłem, że do liceum, nawet prywatnego, idzie się w wieku 15 lat. I ten człowiek, który idzie w wieku 15 lat do liceum, nawet nie wie, że pan prezydent się troszczy o jego zdrowie. Znaczy konkretnie, żeby nie.